Trzecia droga blokuje również przekazanie do Komisji Pracy nad zmianą definicji gwałtu. Mam nadzieję, że oprzytomnieją przynajmniej w tej sprawie. Mam nadzieję też na reakcję Donalda Tuska. Nasze plany to jest, no wiadomo, jest dwutorowo, czyli walczymy o to, żeby projekty aborcyjne jednak trafiły do komisji, czyli żeby marszałek nie stawiał na swoim, wpadając właśnie w histerię przed wyborami samorządowymi, blokując wszystko. Natomiast mamy tak naprawdę ważniejszą rzecz, że to jest takie trochę polskie piekiełko, które jest no wielkim rozczarowaniem, bo to kobiety wygrały wybory. Gdyby teraz były wybory, 46% kobiet zagłosowałoby. Frekwencja wyniosła 76% wśród kobiet, teraz to byłyby 46%, także gratuluję szczególnie właśnie panu Hołowni tego wyniku. Natomiast my się będziemy zajmować rzeczywiście pracą, czyli Europejską Inicjatywą Ustawodawczą, która da legalną, dostępną, bezpieczną aborcję w Europie, bo to chodzi o 20 milionów kobiet. To nie chodzi tylko o Polki, tylko o kobiety ze wszystkich krajów, gdzie ten dostęp jest na przykład fałszywy, bo trzeba płacić albo bo jest klauzura religijna u lekarzy, tak jak we Włoszech.